Wiem, czemu Chocapic jest tak czekoladowy. Naprawdę? Pewnego dnia Szpiekła Kończuch został wysłany na misję prawie niemożliwą. By odnaleźć zapasy czekolady ukryte przez szalonego doktorka. Szpiek dostał się do tajnej fabryki doktorka. I użył straszliwych metod. Wielka eksplozja rozlała tony czekolady po całym polu pszenicy. I tak powstał Chocapic. Nieźle, Piko. Chocapic! Nestle Chocapic, czekoladowa pycha. Ludzie, ja wariat zwariowałem. Pieniążki rozdaję, ludzie. Czarna przegrywa, czerwona wygrywa. Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Raz, dwa, trzy. Każdy szczęściu dopomoże, kiedy do lasa obejrzy w kolorze. Druga część opowieści o najbarwniejszym polskim wojaku, czyli jak rozpętałem II wojnę światową. Już w piątek, 3 maja o 21.45. Weź mapę. Kto z nas nie marzył o zdobyciu starej mapy, która prowadzi do wielkiego skarbu? Co to jest? Mapa do skarbu kapitana Flinta. Do którego wiedzie długa i pełna emocjonujących przygód podróż. Tak się schodzi. Zwłaszcza, kiedy miało się naście lat. Kapitanie! Wyspa Skarbów. W niedzielę o 12.00.